Jestem ciekawa, czy wyczujecie jakąś różnicę w zależności od tego, kto znajduje się w składzie trenerskim, bo już trochę przeszliście tych składów. Czy to faktycznie jest tak, że odczuwa się jakąś różnicę i trochę inaczej się zachowujecie, czy jednak wszystko jest tak samo? Takim wspólnym czynnikiem przez wszystkie edycje, które towarzyszyły nam trenerom, jest to, że my jesteśmy wszyscy artystami i mamy, wydaje mi się, podobną wrażliwość i współodczuwanie, co powodowało, że zawsze przyjemnie nam się przybywało w swoim towarzystwie i podczas nagrań, i poza nimi. Natomiast, no, jak wspominam, inne składy trenerskie, była na pewno większa różnica pokoleniowa, co powodowało inne zachowanie wobec siebie. Natomiast edycja 10 postawiła na młodość. Jesteśmy wszyscy... To jest chyba najmłodsza ekipa. Jesteśmy wszyscy z jednego pokolenia i absolutnie czuć to w programie, że my się tam doskonale bawimy. Tak naprawdę przez chwilę zapominając, że tam są kamery i się zachowujemy absolutnie swobodnie, życzliwie, z lekkim wariactwem i z pełnym skupieniem. Więc bardzo piękne połączenie osobowości. Czyli będziemy mieć co oglądać i czemu się przysłuchiwać. No ja mam nadzieję, że zakochacie się Państwo po raz kolejny w The Voice of Poland. Kto jeszcze nie kocha The Voice of Poland, jest szansa, jubileusz. Poprosimy pokochać Voice of Poland. 10. Tak jest. Ja jestem bardzo dumny z tego, co zrobiliśmy, z naszej współpracy, z naszej energii, całego teamu i ludzi, których widać i ludzi, których nie widać podczas tego programu.